Wilczyńskiego na liście obecności stwierdzam, iż w sesji uczestniczy 22 radnych, w związku z czym podejmowany w dniu dzisiejszym uchwałę tą prawomocną. Witam radnych, witam zarząd powiatu, starostą Krzysztofem Zrobą na czele. Witam burmistrza miasta Borewy, pana Ryszarda Zbyle. Witam pana Alojzego Ryśniaka, przewodniczącego Rady Gminy Budowice. Miło nam pana gościć. Witam Wiesława Olechowicza, dyrektora powiatowego Państwowej Straży Powiatowego. Inspektora Państwowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, panią Anetę Pałkę, Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego, pana Jerzego Bewalda, Powiatowego Inspektora Weterynarii, pana Radosława Lendowa, pana Ryszarda Skowrońskiego, komendanta Policji. Witam dyrektorów, naczelników jednostek naszego powiatu. Witam również pana Jarosława Szczepańskiego, prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Domy Europejskie, prezesa zarządu głównego. Witam panią Annę Rotest, dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze gorąco przywitać, bo mamy taką, zanim rozpoczniemy naszą obrady, bardzo ładne w dniu dzisiejszym, panią Beatę Szczygiel, prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Urzędnego. Jak co roku uczestniczymy i patronujemy właśnie tym pracom plastycznym, które dla nas przygotowały osoby niepełnosprawne. I w momencie przed rozpoczęciem jedno zdanie, jeśli możemy panią prezes poprosić, żeby nam przybliżyła dzisiejszy dzień, możliwość dzisiejszego głosowania na te prace, bo myślę, że inicjatywa cenna, co się odbywa, myślę, że kilka zdań by nam powiedziała na ten temat. Szanowni Państwo, od kilku lat już jest organizowany konkurs Kwiatopolski doroczny dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zawierczyńskiego, ale też nie tylko. I ten konkurs wymyśliła moja koleżanka, która jest też artystką, pani Regina Baradziej, członek naszego zespołu warsztatu terapii zajęciowej. Ja bym bardzo Państwa prosiła, aby w przerwie móc się tam wpisać na listę i zagłosować na ten obraz, który się Państwu podoba. Te obrazy, one służą później, osoby zostaną nagrodzone. Natomiast te obrazy stanowią galerię warsztatu terapii zajęciowej, taką zmienną, i również stanowią upominki, które odjeżdżają na różne strony świata dla promowania ludzi niepełnosprawnych. Państwu chciałam bardzo też serdecznie właśnie podziękować za to, że corocznie Państwo przyznajecie te środki, aby można było nadać taką oprawę tym obrazom, bo w różnych formach one do nas przyjeżdżają, żeby ta galeria jakby istniała. I ta promocja osób niepełnosprawnych, te Państwa działania przekładają się również i na to, że nie tylko tworzą osoby niepełnosprawne, ale też zaczynają mieć pracę w terenie powiatu zawierciańskiego, z czego się bardzo cieszę, bo chciałam Państwu powiedzieć, że Państwo również uczestniczyliście jako powiat właśnie w tym śląskim sprawie, gdzie udało się osiągnąć tak całkiem niezły wynik, 10 osób zostało zatrudnionych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo za przybliżenie i zapraszam wszystkich do głosowania na pracę. Ciąg dalszy, bo witam jeszcze pana Grzegorza Kwietnia, przewodniczącego Rady Gminy Miasta Zawiercie. Jeszcze widzę panią dyrektora Zakładu Leczniczego Ambulatoryjnego. Proszę Państwa, przechodzimy do zgłaszania uwag do porządku obrad. Czy radni mają do przekazania? Radni mają uwagi do przekazanego z materiału. W związku z koniecznością, ja chciałbym
zgłosić rozszerzenie porządku obrad zasadnie. W związku z koniecznością zachowania ustawowych terminów dotyczących rozpatrywania skarg wpływających do Rady Powiatu wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o punkt brzmienia. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zawierciu. Skarga została złożona w dniu 20 października 2015 roku. Proszę Państwa, poddaję wniosek o rozszerzenie porządku obrad pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego wniosku o rozszerzenie obrad dzisiejszej sesji? Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty przy 22 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Ustalam, że uchwała, którą rozszerzony zostanie porządek obrad, będzie rozpatrywana w punkcie 16 dzisiejszego porządku obrad. Projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie radni otrzymanym przed rozpoczęciem sesji. Kolejność pozostałych punktów porządku obrad zmienia się odpowiednio. Proszę Państwa, przejdźmy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 14 sesji z dnia 29 października 2015 roku. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół numer 14/15 z dnia 29 października 2015 roku poddaję pod głosowanie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty przy 22 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego obrady. Czwarty. Sprawozdanie stanowiska działalności zarządu w okresie poprzedniej sesji. Proszę Państwa, raz. Nie będziemy żadne
uwagi ani prawo zbliżenia dotyczące przedmiotowego dokumentu, zapoznał się informacją Komisji Konkursowej o wyniku postępowania na stanowisko dyrektora Instytutu Powiatowego. Zanim Komisja Konkursowa nie wybrała kandydata na konkursie, stanowisko omówił wyniki finansowe szpitala i ŻDZ-a od stycznia do października 2015 roku. Dodam, że w ramach wykonywania umowy poręczenia kredytu zaciągnącego przez szpital powiatowego w miesiącu październiku zapłacił kolejną ratę kredytu wraz z naszym kwotą 75 tysięcy złotych. Zarówno stanowisko o wykonaniu obwana pojazdowego dla nieruchomości zabudowanych w tym miastu byłych warsztatów szkolnych położonych w Czechośnia przy ulicy. Według celem określenia jej wartości rynkowej. Zaczynamy projekt o prostu rozwoju i życia w drodze bezprzetargowej na rzecz gminy w zawierze udziału w współpłatności nieruchomości w zależności zawierzycy powstań Śląskiej Rzeszów. Rozpatrzył wnioski Komisji Rady Powiatów oraz Komisji Wystąpienia pokontrolnej Komisji Rewizyjnej i Kontroli Funkcjonowania Powiatowego Urzędu Zaczynamy oraz Zespołu Radnych omówił i przyjął materiał z Rady Rejestrów, w ramach podlegających zaopiniowaniu przez zarząd, które są przedmiotem obrad dzisiejszej przez zarząd. Na bieżąco rozpatrywał i udzielał odpowiedzi na kierowaną do niego korespondencję. W okresie związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu na 2016 rok oraz wieloletnich planów na dokumenty ustawowe te nie zostały przekazane w Radzie Powiatów i Instytutu Regionalnego. Przyszłoroczny budżet jest wyznaczony w tej zamiana stan wydatków i dochodów międzyrówno na wydatki zaplanowane w sposób celowy, kompetentny, umożliwiający terminową realizację zadań oraz wysokość wymagających Wysoka Rada, Szanowni Państwo, chciałbym również poinformować o istotnych wydarzeniach, które odbyły się na terenie powiatu, przedmiotem przedstawicielem naszego powiatu. 1 listopada to szczególny dzień, kiedy wyraz naszej pamięci wspominamy zmarły powiatu na miejsca pierwszego powiatu. Dzień na tym zrobiłem wraz z panią panną przewodniczącą Wielkiej Rady Powiatowej, grody w bardzo wyrazy z powiatu oraz pracowników samorządu powiatowego. 6 listopada w Zakładzie Szkół w Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się edycja okręgowego konkursu praktyka i bezpieczeństwo rolników. 9 listopada uczestniczyły w konferencji dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów programu rozwoju obszarów wieści na lata 2014-2020, która odbyła się w będzie marszałkowski wojewódzkiego Częstochowskiego. 10 listopada powiat Wielkopolski zaproponowali powiatem Wyszkowskim dotyczące wprowadzenia przebudowy drogi powiatowej 17-12 L od L 789 na odcinku Niegowana w Ogrzelni Śródmieściu. 11 listopada gmina i miasta naszego powiatu pozbyły się w uroczystości związanej z Narodowym Świętem Niepodległości. Dzięki uczestniczyłem w obchodach Święta Niepodległości, które odbyły się zawiedzą. 13 listopada odbyło się 2 posiedzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównie tematem było ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz przygotowanie służb inspekcji do okresu ustawowego. 20 listopada wreszcie udzielono posiedzenie konwentu Starostwa Województwa Śląskiego, które odbył się w Ogrodzicach. Głównym tematem było wymienienie dotychczas doświadczeń w zakresie stanu transportowego i uchwały środków na stworzenie terenów w precyzyjnych obszarach zdegradowanych oraz wsparcie szkół cieszo-transportowego. Ponadto chciałbym poinformować. Powiat Zawierzchniański tworzył wniosek o dostosowanie do rejestru podkarstw partnerstwo na rzecz aktywnej integracji Komisji Zawierzchniańskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2022-2029. Było wtedy społeczne bardzo kolejnych 5 milionów tego roku na 4 miliony 250 tysięcy złotych.
swoją pracę dotyczącą przedłożenia wniosku do oceny marszałkowskiego w ramach PROC 2014-2020 w zakresie drogownictwa. Dodajmy, że w ramach RPO na lata 2014-2020 w województwie śląskim środków na zadania dotyczące dróg powiatowych nie będzie, co wygaśnie wyraźnie pogorszy sytuację w obszarze naszego powiatu. Włożono również wniosek w zakresie dotyczącym zadania odnowy w ramach nadnowego programu odbudowy dróg lokalnych, tak zwanych średniodrogowych na kwotę 6 milionów złotych. Mają pracę zakończeniowe na obszarze odbudowy dróg przebudowanych oraz pozostałych, które będą zakończone 3 roku. Zadania zrealizowane w zasadzie rządowej komisji samorządowej. Łączna wartość inwestycji w 2019 roku wynosi 12,5 miliona złotych. Te wartość przeprowadzonych tzw. dróg powodziowych 3 miliony. Wartość pozostałych 2 miliony. Remont dróg został zaplanowany na 21 miliona. Prace związane z taką organizacją budżetu szpitala powiatowego, przewidziały na książkę Komisja Socjologiczna, a także zrozumienie i współpraca z szpitalami, który jednocześnie pracuje w normalnym rynku. Ustalono w tym podjęcie karetki progotowia, że tak bywa na szpitala powiatowego, w zasadzie czy na głowę, odbywa się kontrola. Ministerstwa Zdrowia przyszła na realizację zadania szpitalnego oddziału ratunkowego przed uruchomieniem ostatniej tarczy środków kontrolowanych siłą uzupełnienia oznakowania szkodzenia osobiska i osiągnięcie zaciekło do pobóry. Zalecenia będzie są także realizowane. Trwa obecnie kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski w zakresie zadań szpitalnych i podzeleniowych realizowanych przez Urzędowie Ciężko. Trwa rolnictwa również kontrola UKS była powiatu Zawiercie, jego to dom, prawidłowości wydatkowania subwencji oświatowej w latach wcześniejszych. W miesiącu listopadzie pracownicy Państwa Powiatowego biorą udział w cyklu szkoleń odbywających się w ramach projektu systemowe wsparcie projektu zarządzania jednostek samorządu terytorialnego realizowanego przez Państwa. Dziękuję za uwagę. Sprawozdania. Przechodzimy do punktu 5. Deklaracje zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w punkcie obrady? Bardzo proszę, radny Marek Szczytowski. Thank you.
ale także najnowocześniejsze rozwiązania w standardach usługi obywatela i organizacji pracy personelu, które powinniśmy poruszać. Czy pan komendant policji planuje w każdym roku wstać tak zwany dzień otwarty, a to obywatele nie tylko dorośli, ale i młody trzeba zdjęcić, bo wyświetlać sobie, jak to jest praktykowane w innych miastach? Skoro można w ustalone dni zwiedzać sejmy, na przykład pojazdy, czy kogoś, z pewnością można także zwiedzać komendę policji. Wizerunek policji w społeczeństwie jest coraz lepszy. W każdym państwie policja może odnieść sukcesy w walce z przestępczością tylko przy pewnym zaufaniu obywateli i we współpracy z całym społeczeństwem. Szybka orientacja w projektach budżetu powiatu dla wielu radnych, którzy nie są ekonomistami, reprezentują tak różne zawody, nie jest łatwa. Czy w podsumowaniach każdego takiego projektu mogą się pojawiać także ogólne propozycje ewentualnych dzień wydatków na wypadek nieprzewidzianych komunikacji z realizacją budżetu. Radni powinni mieć szybką orientację, które pozycje w budżecie są fundamentalne i niezbędne dla bezpieczeństwa finansów, a w których obszarach w ramach konieczności rekonstrukcji budżetu możliwe są korekty. W protokole posesyjnym tylko po głosowaniu imiennym pozostaje ślad w postaci wykazu nazwisk, jak głosowano. Natomiast tak zwane zwykłe głosowanie jawne, czy podniesienie ręki, w protokole nie zostawia wykazu nazwisk, tylko jest zakończona informacja, jak głosowano za, przeciw i ilu wstrzymujących. Perspektywa obrazu kamery nie obejmuje wszystkich radnych, jak głosowali, a poza tym nagranie wideo decyzją prawie całej rady powiatów nie zostały włączone do protokołu. Wbrew pozorom protokołowanie nazwisk w każdym przypadku głosowania nie było skomplikowane. Przecież utworzona jest lista radnych w porządku alfabetycznym. Każdy radny na tej liście ma swój numer. I tak na przykład, jeżeli większość rady głosuje za, a trzy głosy są przeciw, to wystarczy wpisać numery tylko tych trzech osób. Czy byłaby zgoda na taką propozycję? Kwestię odpłatności za wynajem powierzchni do prowadzenia sklepiku szkolnego reguluje ustawa zarządu 16/34/15 z dnia 25 marca 2015 roku. Dopuszcza ona obniżenie czynszu do 50% tzw. stawki minimalnej po wyrażeniu zgody przez zarząd. Czy zarząd wyrazi taką zgodę, jeżeli dyrektor szkoły o to poprosi w tej szczególnej sytuacji, gdy dzierżawca zrezygnuje z powodu nieopłacalności swojej działalności po wprowadzeniu zakazu sprzedaży tak zwanego jedzenia sieciowego. Przy okazji dziękuję za odpowiedzi na moje interpelacje dotyczące tej kwestii naczelnikowi Wydziału Edukacji, panu Jerzemu Łucowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie interpelacji i ten tak radny? Nie widzę. W takim układzie przechodzimy, zamykam ten obrad, przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu powiatowego zarządu w Zawierciu w 2019 roku. Bardzo proszę o przewodniczącą komisji budżetu. Komisja budżetu rekomenduję Radzie pozytywną opinię, głosowanie za przyjęciem tej uchwały. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z pań ma plany? Chciałbym zabrać głos w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu powiatowego zarządu prezydenckiego. Bardzo proszę. Nie widzę, że przedmiotem proponowany projekt uchwały był przedmiot obrad w trzeciej komisji. Wszyscy są zapoznani. W związku z powyższym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest za? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Uchwała została przyjęta przy 22 głosach za. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu zawieńczeńskich z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gminy w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie na 2016 rok. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Promocji. Kto jest zastępstwie? Bardzo prosimy. Dziękujemy. Jest pozytywna komisja, pozytywna opinia Komisji Promocji. Otwieram dyskusję w tym punkcie obrad. Się nie zgłasza. W takim razie zamykamy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu zawieńczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie na 2016 rok. Kto jest za? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta przy 22 głosach za. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały nr 7/51/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawieńczeńskiego w 2015 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji Zdrowia. Opinia jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję w tym punkcie obrad. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały nr 7/51/15? Kto jest za? Bardzo proszę. Czy wszyscy chcieliby głosować? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I uchwała została przyjęta przy 22 głosach za. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Plan kontroli został opracowany przez Komisję Rewizyjną i zgodnie z statutem powiatu przedłożony Radzie Powiatu celem zatwierdzenia. Z projektem zapoznał się Zarząd Powiatu, wyrażając pozytywną opinię co do tego dokumentu. Czy na powie, panie, na powie, radni chcieliby zabrać głos w tym punkcie. Otwieram dyskusję. I widzę zgłaszające się do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok? Kto jest za? Proszę, dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Przechodzimy do punktu 10 dzisiejszego obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. To było przedmiotem obrad Komisji Budżetu. Bardzo proszę przewodniczącą o opinię Komisji. Opinia Komisji Budżetu jest pozytywna. Otwieram dyskusję w tym punkcie obrad. Zgłaszający się, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uchwałego zarządu? Kto z pań i panów jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta przy 22 głosach za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego obrad, punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat zawieńczeński. Zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć kształtowych zaocznych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za projektem proponowanym uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczególnych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szczegółowych zasad zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. W związku z faktem, że omawiany w tym punkcie projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego, chciałbym wprowadzić autopoprawkę zarządu do omawianego projektu, która polega na nadaniu w paragrafie 7 następującego brzmienia. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nie tak jak mamy, że uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Mamy inne regulacje prawne i dlatego musimy tutaj w tym paragrafie dokonać autopoprawki. To jest autopoprawka zarządu. Także bardzo proszę dokonać tej autopoprawki. W związku z czym będzie to poprawiona w paragrafie 7 będzie miała następujące brzmienie projektu uchwały. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. To jest tylko prawna poprawka. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji Edukacji. Członkowie Komisji przygotowali jednogłośnie za. Dziękuję. Jednogłośnie za. Otwieram dyskusję w tym punkcie obrad. Kto z Pań i Panów Radnych chciałbym zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania rozmiarów zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szczegółowych zasad zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wraz z odczytaną tutaj poprawką zarządu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych po uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu zawiercieńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji Edukacji. Jednogłośnie za. Dziękuję pięknie. Komisja Edukacji jednogłośnie za. Otwieram dyskusję w tym punkcie obrad. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I uchwała została przyjęta przy 22 głosach za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się. Proszę Państwa, zostało nam niewiele punktów do końca naszej dzisiejszej sesji. Czy była też zgoda na ogłoszenie przerwy? Mata, co byśmy się spotkali na sali numer 200. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Rada przyjęła propozycję. Nie słyszę, to co wyższego ogłaszam. 15-minutową przerwę obrad. 15-minutowej przerwy jednak przedłużajmy się na rząd obrad, proszę. Jak to zawsze będziemy mieli pełne poczekanie. Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.
2025 wraz z całą poprawką zarządu powiatu. Kto jest za? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? W chwili obecnej na sali mamy 20 radnych. Uchwała została przyjęta przy 20 głosach za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok wraz z całą poprawką. Zarząd. Proszę o opinię przewodniczącą budżetu. Opinia. No to jest budżet pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa uważa, że chciałbym zabrać głos w tym punkcie obrad? Przypominam, że jesteśmy w punkcie 15. I widzę zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok wraz z autopoprawką zarządu powiatu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta przy 20 głosach za. Proszę Państwa, przechodzimy do 16. Tutaj był to punkt, który proponowałem, aby to był 16. W tym momencie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zawierciu. Bardzo proszę Szanowni Radni, otrzymali projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji Wiedzy w przedmiotowej sprawie. I bardzo proszę jeszcze przewodniczącą komisji o wypowiedź, jak została wyznaczona skarga. Stanowisko komisji rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie. Komisja uznała, że sprawa jest bezzasadna. Komisja rewizyjna procedowała nad tym punktem obrad. Uznała, że skarga jest bezzasadna. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Widzę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta przy 20 głosach za. Przechodzimy do punktu 17 dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu. Informacja punkt 16. Przechodzimy do punktu 17. To jest informacja przewodniczącego Rady Powiatu o pracy między sesjami oraz otrzymywanej korespondencji. Proszę Państwa, 10 listopada otrzymałem pismo Rady Pedagogicznej, Poradni Psychologii Przepedagogicznej w Zawierciu dotyczące zmian w regulaminie pracy poradni w zakresie umowy o zakazie konkurencji. Pismo było adresowane do dyrekcji placówki i przekazane Radzie Powiatu do wiadomości. 16 listopada otrzymałem pismo przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z prośbą o wykonanie chodnika przy ulicy Krakowskiej w Odzaczu. Pismo zostało przekazane do powiatowego zarządu dróg w celu przedłożenia stanowiska przez powiatowy zarząd dróg w tej sprawie. 20 listopada Szpital Powiatowy w Zawierciu przedstawił strukturę należności i zobowiązań oraz rachunek zysków i strat za miesiąc październik 2015. 25 listopada otrzymałem pismo od faktu mieszkańców powiatu zawierczeńskiego przeciwnie budowie kopalni cynku i ołowu. List został przekazany pocztą elektroniczną wszystkim radnym. Ten temat wraca, na ten temat żeśmy już też dyskutowali, to jest wszystko na etapie projektów. No niemniej jednak, jeśli takie kwestie się pojawiają, ja szanowny radnych i radę informuję o tym fakcie. To były wszystkie, cała korespondencja, jaka wpłynęła do biura rady powiatu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelację zamiana pani starostą udziela pan posła. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, 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 Panie Komisar
Wysoka Rada, Szanowni Państwo, w odpowiedzi na interpelację pana Marka Szczepulskiego, naszego radnego, chciałabym powiedzieć tak. Oddział hydroterapii musi spełniać odrębne wymagania, bo że to jest niezbędne powierzchnia. Panie radny, zorientuje się w funduszu o możliwości zakontaktowania takich świadczeń, bo myślę, że to jest taki pierwszy krok, który powinnam zrobić. I w tym momencie zastanowimy się, może nie nad całym oddziałem, ale na przykład nad zabiegami w tym zakresie. No i wtedy oczywiście otrzyma pan stosowną odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dam przejść do odpowiedzi pana Szczepulskiego. Proszę pana radnego powiedzieć. Nie ma żadnego problemu, że wtedy dzieci tak będzie komendę życiu.
To, co pan Andrzej wspomniał, jeżeli chodzi o wizerunek policji, no staram się, żeby ten wizerunek był jak najlepszy. Nie wiadomo, ze straży pożarną, bo zadania policji są inne niż straży pożarnej, a policja jest nie po to, żeby ludzie się żeby przemawiać. Tak? Niestety nie zawsze nasze działania wywołują wśród różnych osób, tak, jakieś pewne intuicje. Natomiast pracuję nad tym wizerunkiem, między innymi tutaj bodajże dwa tygodnie temu spotkaliśmy się z wszystkimi mediami, które są w powiecie, z wszystkimi takimi czasopismami, które są wydawane w gminie, jak i też z mediami komercyjnymi, po to, żeby ten przekaz informacji był pełniejszy, żeby w każdej gminie, w każdym mieście była pewna informacja przekazywana mieszkańcom, co się na danym terenie dzieje. To, co pan powiedział, tak, budynek czy cały remont jest finansowany z budżetu państwa, jest to kwota ponad 12 milionów złotych i tutaj jako samorząd musieliśmy do tego dokładać. Natomiast ja powiem tak, oprócz tego, że będzie to jedna z najnowocześniejszych komend województwa, gdyż tylko my i Rybów na chwilę obecną będziemy włączyć cyfrową. Nie ma żadnego w jednej części budynku, żadnych starych drzwi, nie ma żadnych starych komputerów, nie ma żadnych starych telefonów. Wszystko jest zmienione od lat na nowe. I to jest też chyba jedna z niewielu komend w województwie, która takie wyposażenie ma, bo mam przykład z poprzedniej jednostki, gdzie niestety remont części budynku się odbył, natomiast nie ma nawet jednego metra, bo no, jest problem, tak? Natomiast tu jest ten wyposażenie będzie całkowicie nowe. Ale żeby nie było tak do końca wesoło, ładnie, fajnie, to mamy problem, to poważny, jeżeli chodzi o środki transportu. To przypominałem, gdyż na 47 samochodów, jak powinna mieć komenda, na dzień dzisiejszy mamy już tylko 34 i w związku z tym, ja dzisiaj tutaj się omówiłem na spotkaniu, tak troszeczkę z panem starostą, z panem wicestarostą rozmawiałem, tak? Rozmawiałem też z panem prezydentem i z pozostałymi burmistrzami i wójtami gmin na temat wsparcia w przyszłym roku zakupu nowych samochodów dla ludzi. Tak jak państwu mówię, tak jest stan. Mam zapewnienie z komendy wojewódzkiej, jeżeli pozyskamy jakieś środki z powiatu czy z gmin, dostaniemy w pierwszej kolejności na pewno jeden wideorejestrator, którego nie mamy na chwilę obecną, a jest to no, rzecz bardzo istotna w chwili obecnej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo budowlane. Sztandar, który szczerze nie powiem, że od 2,5 zajmę z tego czasu. Sztandar, który nadany został w momencie przed 1995 rokiem, jest już nieaktualny i tak de facto my z nim nie powinniśmy wstępować na różnego rodzaju uroczystości. Ja uważam, że to jest bardzo istotny element, zarówno ze względu na samą instytucję, policję, podobnie jak i wojsko, jak też taki element, który jest istotny i ważny, chociażby z takiej daty jak 11 listopada, gdzie jest to święto niepodległości i patrząc z punktu widzenia badającego jest to element istotny. W związku z powyższym ja będę proponował panu staroście powołanie społecznego komitetu związanego z fundowaniem nowego sztandaru. Jest to bardzo ważny element, natomiast uważam, że bardzo ważny. Ja chciałbym, ażeby w lipcu została oddana komenda, żeby cofali stary sztandar, nadali komendzie nowy sztandar, żeby się odbyło święto Policji Powiatowej, zaproponowane panu generałowi, żebyśmy w 2016 roku zorganizowali w Zawierciu święto Wojewódzkiej Policji. Chyba to wszystko. Dlatego tutaj mówię w kwestii wizerunku. Myślę, że też bardzo istotnym tematem i też tutaj będę jeszcze rozmawiać z punktu widzenia i policji, bezpieczeństwa i też takiego poczucia bezpieczeństwa w szkołach jest kwestia klas mundurowych. Jest to element, który jest sprawdzony. Ja sam miałem przyjemność kiedyś przez rok być nauczycielem w tych klasach i uważam, że to jest bardzo przydatne. I myślę, że tutaj powinniśmy też dołożyć wszelkie starania ze względu, chociażby ze strony policji, też tutaj władze starosta, by takie klasy mogły dalej funkcjonować. I no, tutaj te malutka, które tutaj się znajdują, ja nie jestem klasnikiem, które mi się dawało za najbardziej takie, które włożone zostało na najwięcej klasy. Moja propozycja będzie taka. Policja jest taka maskota, tak? Taki śrubek, którego na pewno wszyscy państwo znacie, tak? Natomiast są takie powiaty, które mają swoją maskotę policji. Propozycja moja jest taka, będę tutaj też na temat rozmowy, żebyśmy w powiecie zawierciańskim taką maskotę sobie też zrobili. Natomiast wiąże się to z taką
plastycznego wśród dzieci, przedszkoli, szkół podstawowych, ewentualnie gimnazjów. I później z tych wszystkich prac, żeby wybrać ten taki najładniejszy, który najbardziej będzie pasował, który będzie związany z powiatem. A sama jego nazwa też powinna być według mnie związana z powiatem. Jeżeli będzie taka oczywiście wola, to ja chciałbym, żeby taka maskotka w powiecie zawierczeńskim była. Znaczy, jest Państwa wiele poradnych, którzy nie chcieli dzisiaj zjeść komendę. O, sesja, zapraszam. Zobaczcie Państwa, jak to wygląda. Może poza pomieszczeniem dla osób zatrzymanych. Chociaż one jest poremontowane, przeprowadzone wcześniej. Wyremontowane jest wcześniej, natomiast tą pozostałą część, jeżeli Państwo chcecie zmienić, to ja zobaczę. Dziękuję. Jeśli można, jeśli będziesz w kwocie taka dla osoby prowadzącej i o szkole, stanie się wiecznie wypłacalna, a wszędzie o tym warsztatach, to nie uczyliśmy się o to, że tej sprawie nie podejmiemy stosownych leczeń, przyjęcie się funkcjonowania. Tak powiem, wsparcia, bo wierzę, Padło też jedno pytanie odnośnie głosowania. Propozycja pana radnego Szczygłowskiego. Panie radny, w tej chwili, jak pan wie, nie przewiduje tutaj już punktu, a więc nie mamy takiej możliwości, aby każde głosowanie było głosowaniem imiennym. Był pan współautorem poprzedniego zmian w statucie, tam ustaliliśmy dokładnie na czym polega procedura głosowania imiennego, gdzie będziemy to mieszkali. Musielibyśmy przy każdym głosowaniu powoływać komisję, musielibyśmy wystawiać kartę, zwłaszcza, że to nie jest dobry pomysł. Niemniej jednak to propozycja padła. Na dzień dzisiejszy, aby to znajdowało się w którymkolwiek, nie jest to możliwe, gdyż nie przewiduje tego nasz statut. Aby taką procedurę wprowadzić, musielibyśmy dokonać zmian statutu, czy byłoby zgłoszenie nowego projektu uchwały. Nowego projektu uchwały, która by zmieniała statut i regulowała tę kwestię. Jednak ja już szczerze od siebie nie jestem zwolennikiem. Większość jednak samorządów w zwykłych sprawach głosuje większością, nie jest konieczna, abyśmy tam umieszczali naciska. Oczywiście droga jest otwarta, tak radny, projekt osobny projekt uchwały można ogłosić. To tyle, czy to jest wystarczające. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie starosta, proszę o głos. Powyższego odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zostały wyczerpane. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest punkt 19.20. Wolne wnioski. Kto jest z Państwa radnych? Chciałbym zabrać głos w tym punkcie obrad. Nie widzę. Dziękuję. Zamykam. 20.21. Zamknięcie obrad.